Oto wzór pozwalający przeliczyć temperaturę daną w stopniach Fahrenheita, która w tym wzorze jest oznaczana przez literę F, na temperaturę w stopniach Celsjusza, którą we wzorze oznaczamy literką C. A ten wzór to C równa się 5 dziewiątych razy w nawiasie F minus 32. Przekształć ten wzór do postaci pozwalającej przeliczyć temperaturę w stopniach Celsjusza na stopnie Fahrenheita. Stopnie Fahrenheita są używane na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli oglądacie prognozę pogody w amerykańskiej telewizji, zobaczycie tam temperaturę podaną w stopniach Fahrenheita. No, może zobaczmy kilka przykładowych temperatur w stopniach Fahrenheita, jakie temperatury w stopniach Celsjusza im odpowiadają, czyli jak pracuje ten wzór. Może zacznijmy od 32 stopni Fahrenheita. Widać, jak F jest równe 32, to w tym nawiasie mamy 0, czyli 5 dziewiątych jest tutaj nieistotne, 5 dziewiątych razy 0 to jest 0. Czyli 32 stopnie Fahrenheita to 0 stopni Celsjusza. Może jeszcze weźmy 59 stopni Fahrenheita, no to tutaj już policzymy sobie. Odpowiadająca temu temperatura w stopniach Celsjusza, czyli to jest 5 dziewiątych razy 59 minus 32, czyli to jest 5 dziewiątych razy 27. 27 dzieli się przez 9, czyli to jest 3, a więc to jest 15. Czyli 59 stopni Fahrenheita to 15 stopni Celsjusza. No i może jeszcze jedna temperatura, 95 stopni Fahrenheita i odpowiadająca temu temperatura w stopniach Celsjusza to 5 dziewiątych razy 95 minus 32, czyli 5 dziewiątych razy 63, to z kolei jest 7, czyli 5 razy 7, 35, a więc 95 stopni Fahrenheita to 35 stopni Celsjusza, zatem całkiem gorąco. I teraz naszym celem jest przekształcenie tego wzoru do postaci, który by umożliwiał obliczenie temperatury w stopniach Fahrenheita, mając daną temperaturę w stopniach Celsjusza. Czyli we wzór, który byłby użyteczny na przykład dla Amerykanina oglądającego prognozę pogody w polskiej telewizji. Czyli inaczej musimy rozwiązać to równanie względem F. Przepiszmy jeszcze raz to równanie, może przeciągnijmy kawałek tutaj. Czyli nasze równanie to C równa się 5 dziewiątych razy F minus 32. Tak więc naszym celem jak zwykle jest doprowadzenie do sytuacji, w której po jednej stronie równania będzie występowało tylko F. No więc może najpierw pozbędziemy się tych 5 dziewiątych, czyli trzeba pomnożymy obie strony równania przez, no, trzeba pomnożyć przez 9 piątych. Prawda? W ten sposób pozbędziemy się tych 5 dziewiątych z prawej strony równania, mnożymy przez 9 piątych. W ten sposób, prawda, 9 piątych razy 5 dziewiątych daje nam 1. Czyli tak, po lewej stronie otrzymujemy 9 piątych C równa się F minus 32. No i teraz, żeby się pozbyć 32, to dodajemy 32 do obu stron równania. Wtedy po lewej stronie otrzymujemy 9 piątych C plus 32, a po prawej mamy minus 32 plus 32, czyli zostaje nam tylko F. Czyli rozwiązanie naszego równania względem F wygląda następująco. Temperatura w stopniach Fahrenheita równa się 9 piątych razy temperatura w stopniach Celsjusza plus 32.
To jest rozwiązanie naszego równania względem f.